Oto kolejna część Let's Playa Xenogears. W poprzednich częściach nasz główny bohater Fey poczuł się już tak mocno zaangażowany w sprawę przywrócenia swojego przyjaciela Barta na tron, że zdecydował się walczyć. W poprzednim odcinku dotarliśmy na szczyt góry. Łańcuch górski znajduje się na granicy między Awech a Kislev. Tam spodziewamy się zastać siły, jakiś oddział wojsk Awech wspierany przez Gebler. Mamy za zadanie narobić tam zamieszania. I generalnie odciągnąć uwagę tak, aby ten oddział nie pospieszył do stolicy, która jest atakowana przez Barta i w jego statku Yggdrasil. Pieron jasny. Dobra, jakiś czas temu udało mi się w idiotyczny sposób spaść na sam dół. No, wyciąłem ten fragment podróży na samą górę z powrotem, bo exp się zawsze przyda, nie ładowałem save'a. Jedziemy. Tu czeka nas sekwencja dość nieprzyjemna. To jest Gir Eli. To są te same błazny, co w kryjówce Barta nas atakowały. Jeżeli załatwimy jednego, to drugi może zacząć używać silniejszego ataku. A my dość potrzebujemy tutaj HP, bo czeka nas seria walk, podczas których nie możemy ani odnowić paliwa, ani HP. O właśnie. Oho, ho, 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 bardzo niedobrze. Walka z kolejną partią pajaców. Ten może nam sprawić spory problem. Może obniżyć naszą obronę. I wtedy te obrażenia zrobią się trzycyfrowe. O kurka ładna. W takim razie należy użyć Inner Healing, które nie leczy Gira, ale przywraca obronę do poprzedniego stanu. Inaczej by nas konkretnie zmasakrowali tutaj, a to nie jest jeszcze ostatnia z serii walk, jak się można domyślać.
Haha, fuck you. Dobrze. Nic bardzo złego się jeszcze nie dzieje. Jeszcze. Niestety wpływ poziomu czy umiejętności postaci nie ma dużego wpływu na walkę z girami. Niestety nie nabiłem Deathblowa jeszcze odpowiedniego na Feju, dlatego nie ma jeszcze Deathblowa poziom drugi na swoim girze. Ojej. Bo jesteś frajerem. No niestety Eli chce... ma zamiar użyć narkotyku Drive. Teraz zobaczymy, czym się kończy, gdy Eli bierze Drive. Dowiadujemy się, że ojciec Eli jest wysoko postawionym człowiekiem. No, tutaj okazuje się, że Eli nie jest kompatybilna z Drive. Traci kontrolę. Dostrzegają w Eli potencjał, ale nie mogą na niej poeksperymentować. Ci ludzie próbowali wmusić w nią Drive. I źle skończyli. Ma rację. Czeka nas walka z Eli i jej girem wiersz.
What is wrong with your face? Atak specjalny Gira Eli, Aeroc. No, Eli kiedyś miała należeć do Elements, ale... Może w właściwy sposób kontrolować swojego potencjału. Abel, właśnie. Jak jest Abel, to może jest jakiś Kain. Na razie tym się nie przejmuję. Najgroźniejszy atak wiersz to jest Aeroz oczywiście. Kobieta zmienną jest. Oho. Uf. Martwię się zarówno o HP, jak i o paliwo. Koniec, trzeba użyć boostera. Okej. Oj tak. Cicha woda brzegi rwie. Ha.
Ekhem. Uwielbiam tę scenę. Oj tak. Oj tak. Cudzysłów przy przyjaciołach. No, poprzednia scena, którą widzieliśmy między Fejem i Eli, no, nawiązali nić porozumienia, no, są w stanie zrozumieć problemy swoje nawzajem, no. Ta scena ewidentnie pokazywała na początek nieco głębszej więzi pomiędzy tymi postaciami. No. Jakże? Do wyjścia na mapę świata, czy też swobodnego ekspienia, jeszcze troszkę nam zostało.
ale jeżeli, jak już będzie taka możliwość, to trzeba będzie pogrindować troszeczkę, potrenować deathblowy. Teraz. Tymczasem w Yggdrasilu. Co może pójść źle? Bardici tam i reszta ekipy planują coś, akcję. Planują powtórzyć wślizgnięcie się przez skalę drogą wodną. Tam. Tak, proszę pana. Widzi się to, co jest tu i teraz. Jedziemy z koksem. Co może pójść źle? Shakan i Miyang. O nie, jesteśmy zgubieni.
Znaczy humorystyczny akcent z mojej strony, bo... No, Ramzusa tu nie ma, ponieważ Ramzus rozprawia się z dywersją na granicy między Nissan a Avech. No, bardzo odmówił wcześniej Miyang. No, Sigurd jest zdrajcą Solaris. Gra o tron. Boja. Jakie wyjścia znajdą nasi bohaterowie z tej sytuacji? To jest chyba ta sama maszyna, którą Cita miał w swoim ogródku. Dlaczego nie użyli tej maszyny wcześniej? Dlatego. No właśnie. Szakan zgubnął. Znaczy, humorystyczne akcenty na bok, plan odzyskania Avech poleciał na pysk. Runął jak domek z kart. No i niestety teraz załoga Yggdrasila musi się salwować ucieczką, bo Ramzus wraca z granicy z Nissan. W tym momencie, no, zasejwuję grę i zakończę odcinek. I tak, kolejny odcinek będzie się działo, będzie zabawa. W kolejnym odcinku, gdyby to było Final Fantasy, to po kolejnym odcinku nastąpiłby
koniec pierwszej płyty. Dlatego no, serdecznie zapraszam na te, no, jedne, moim zdaniem, jedne z najciekawszych wydarzeń w całej grze. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Playa Xenogears.